dead have left their mark. Now I shall leave mine. Don't go around tonight. But it's bound to take your life. Little bad moon on a rise. Hej, siemaneczku, witam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie w trzecim materiale. Zacznijmy od rozwoju postaci. Mamy dwa punkty atrybutów do wydania. Obrażenia na mnie rosną, o dziwo. Ekwipunek, który mamy w tym momencie, czyli chodzi mi tutaj o broń. Troszkę tutaj jest mały chaos, ale w tym momencie chyba używamy... Gdzie jest ten miecz? Zabójcza tajemnica, przepraszam, krótki miecz. On jest skalowany ze zwinnością 3%. No ale de facto nie otrzymujemy tutaj żadnego. 42. To nam zwiększa energię. Energia to jest chyba związana z ilością ciosów, jakie możemy wyprowadzić w danym odstępie czasu, więc to się może przydać i maksymalne obciążenie 2. No to dajmy sobie to jeszcze. Zwinność. Gramy łotrzykiem, to na pewno się to przyda. Wykonaliśmy w poprzedniej misji quest. Tutaj już byliśmy, tak? Jeden punkt doświadczenia. Tak, tutaj jeszcze szukaliśmy całą okolicę. De facto możemy się teraz kierować w stronę bramy, gdzie prawdopodobnie stoczymy walkę z bossem. Ja sobie tu jeszcze wcześniej może zapiszę, tylko nie wiem, czy jest taka opcja zapisywania. Chyba nie ma. You again. Czeka na nas już przeciwnik. Pytanie, czy jeden, czy jest ich tutaj więcej? Watch out! There are some freaks on your side of the gate. Dobra, 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 dobra. Trzymamy się na nogach. Dobra. Dobra. Żyjemy. I nawet mamy cały pasek zdrowia. O kurde. Tutaj przydałoby się odblokować achievement. Najlepiej by ten boss rozwalił posąg. Tylko o którym posągu mowa? Aha, jeden z tych trzech. O kurde, o kurde. Ej, co się stało? Czego? Tego posągu nie chcę niszczyć. No, uderz mnie. Coś nie bardzo, jeśli chodzi o zniszczenie tego posągu. A jego to chyba najlepiej... tyłca brać. Skuba niecałą energię mi wytracił. Z
spoko, tylko jak te posągi zniszczyć? Czy na pewno chcesz umieścić okruch bohaterów w tym posągu? No, myślę, że tak. Pokazałeś szacunek szczerze kleryków. Ale nie chcę kleryków. Ujwa mać. Idziemy na arenę. Pomnik został już zniszczony, jeden. Z tego co widzę. Aj, 16 obrażeń mu zadałem fest. Ajajajajajajaj, ta walka będzie trwała bardzo długo, coś mi się wydaje. Dobra, teraz trzeba się szykować na rogarów. Dostał tą tarczą iluzoryczną. Byłoby kiepsko. No, cwaniaczek ma tarczę i nie możemy nic zrobić. Musimy... Musimy krążyć wokół niego. Chyba jedną punkt mu utracimy. Ej, no co jest? Już blokowałem. Pierwszy pasek. Punktów obrażeń to nie za dużo. Coś mu ubyło zdrowia. Fest, mi tego zdrowia straciłem. Kurde, pieczone. Się odsłonił.
to będzie lepsze. Coś poszło. Trzeba robić uniki, jak on puszcza tą falę z tego miecza. Poczekajmy, oni się tutaj nam rozdzielą. No właśnie, jest szybki. Zanim ten drugi dotrze, to tego zabijemy. Skoki jak małpa. Ale to nie zadziałało. Shit. Za bardzo tutaj podszedł pod... Dwa razy, trzy takie podejścia i powinno się udać. Auć. Zaraz. Czasochłonny gadatek. Dowódca pokonany, dobra. Nie wiem, ile punktów dusz dostałem. 1009. Odblokowane osiągnięcie. Sam nie dałbym rady. Zapieczętowana runa grot, tarcza dowódcy. Dobra. Zemsta sztylety. O kurde, tak. Dzięki temu, że zdobyliśmy tą runę i aktywowaliśmy tutaj na tym posągu tą umiejętność, zdobyliśmy sztylety 26. Ja pierdzielę. Wymagana zwinność 16. O matko, to musimy trochę pofarmić w takim razie. Ale mamy aktualnie doświadczenie 11 tysięcy, więc chyba powinno się udać. Zaraz zresztą zobaczymy. Powinna nam co innego powiedzieć. A, że się udało pokonać postać i tak dalej. Dobra, weźmy sobie jeden punkt zaklęcia. I damy sobie zwinność.
16, bo tak wymaga. I modlitwa. Nieruchomy klon, który przyciąga uwagę wroga i daje Harkinowi przewagę w walce. Przyspiesza regenerację energii. Tutaj nie mamy wiary, widzę. Dajmy to jeden ten punkt, zobaczymy co tutaj się... Mamy jeszcze 8000, więc dobra, przydzielimy tu jeden punkt i tutaj resztę. Naśladowca. Twoim... aha, nie mamy tego, wiary, dobra. Weźmy witalność ze 2 punkty. I zwinność. I wiara, 1 punkt. A jeden punkt. Jeden punkt. Many sobie zostawimy na później. Raczej nie punkt many, a punkt magii, przepraszam. I załóżmy teraz te sztylety, które mamy. Co to kurde jest? Aha, 29, ale. Skolowane z winnością 7. ...42 mamy, aha! 41. Sortuj według obrażeń. Może być, czyli tu mamy de facto... obrażenia fizyczne i obrażenia od magii zadajemy. Dobra. Mamy jakiś czar. Modlitwa. Tworzy nam klona. Który co, modli się i nic więcej nie robi. Dobra. Zaklęcia są bardzo potężne i mogą... blokowane z drugiej strony. Mamy tylko niestety 4 flaszki zdrowia. Aha, widzę, że się nam mana ładuje. Okej, to fajnie. Nie musimy używać chyba fiolek. Przydałoby się też zdobyć jakiś w końcu lepszy puklerz. Stand aside. I'm looking for a man named Caslow. Wait. I know you. You're supposed to be in prison. Your crimes are well known. Is he going to make it? A Rogar lord nearly ripped him in two. Caslow's injured as well. I need to find him. Caslow's injuries were taken care of in the Citadel. Now he's after something called a pathway. Check the chapel by the graveyard. Now get out of my way. This man needs help. I have business in the Citadel. Maybe Caslow was roughed up enough times to trust you. But one look at you reminds me of what you are. I'm not letting you in. He's looking for the Rogar's incursion point into the old monastery. Go to the graveyard. You have enemies here. And they're not all Rogar. Now move and steer well clear of me and my men. Nie był miły dla nas. Nie wpuści nas do Cytadeli. Którędy żeśmy przyszli? Tutaj nas nie wpuszczą. My żeśmy przyszli którędy, kurde. Tutaj, dobra, tędy. Żeby się nie pogubił w tym wszystkim. A to co to jest? Teleport? Weźmy do tego teleportu.
bodaj najczęściej zapomnianą strategią. Aha. Spory łup i walcz o przetrwanie. Odszukaj ukryte skarby. Jest tu ciemno. To te sztylety naprawdę są dobre. Czemu przeciwnicy nie mają życia? Przeciwnicy nie mają życia, nie widać paska zdrowia. Zawsze wpadnie trochę cennego doświadczenia. Kostur. Ej, ciekawe to, kurde. Czekajcie, gdzie teraz się mamy udać? Tam jest jakaś poświata. Co tym razem? Ruch odporności na ogień. To byłoby tyle, tak? Okej, chyba się udało. Wejść do drugiego świata, opuść to przeklęte miejsce. Aha, udało się oczyścić. W zasadzie to moglibyśmy się wrócić jeszcze... Wrócimy się jeszcze chyba do tego, do tej pierwszej części mapy. Kurde, tylko nie ten pancerniak. Oj, do tyłu. Weźmy to, wykorzystajmy tą manę. Dziwaczny ten czar jest. Krwawy krzemień, fragment fabularny. This is my fourth night on watch. The first three have been quiet, except for the rumors that spread among us. Rumors about the Rogar. They are nowhere to be seen. But there's a glow on the horizon. The villages are burning, and the fire may creep closer. Don't think it will be quiet much longer. Tutaj za niedługo znajdziemy. I must reach the signal tower on the other side of the graveyard. It's suicide, but I have no other choice. This is our only hope for help. If there is still a place help can come from. Wrócimy się jeszcze do ukrytej lokacji z pierwszej części mapy. Aktywujemy to oczywiście.
Kurczę, mamy tylko 1600 punktów doświadczenia, strasznie niewiele. Wróćmy się jeszcze, właśnie tak jak wspomniałem, na początek mapy, tam gdzie wybiliśmy tarczą ścianę. Tam były te pajączki. I de facto jeszcze coś miałem zrobić, ale już nie pamiętam. Już to mniejsza z tym. Aha, fajnie. Kurde pieczone. Teraz mamy dosyć mocny sztylet, więc powinniśmy dać radę. Doświadczenia zdobywane, ale no, chyba się zatrułem. No dobra, tutaj jest ta piwnica cała, którą może sobie teraz eksplorujemy. Kto mnie tam atakuje? A gdzie jest ten pajączek? No ale salwa. Ale 256 punktów doświadczenia. Sporo. Zastanawiam się, czy tutaj coś cennego znajdziemy. To jest jakaś ulepszona wersja. 358 punktów doświadczenia. A tutaj mamy chyba właśnie ten skrót. Mamy ten skrót. W zasadzie ten okruch tu jest. Ten okruch też moglibyśmy sobie przeszukać. No właśnie. Tutaj nie byliśmy w tej części. O kurde, mamy trzy skrzynie. Pierwsza z lewej. Wierny uczeń, zbroja. Co to nam daje? Amulet akolity, kiedyś powszechnie spotykany u członków grupy północnych zakonników. Uważa się, że regenerował ich moc przy rzucaniu zaklęć. Zbroja. 21, pancerz 32, 4, 4, 8, 4. 32, 4, 4, 8, 4. To nic nam nie daje. 75. 17, 120, 4, 110. A, opanowanie 3. Opanowanie 4. Nie wiem, co to opanowanie daje. 8, 13, 9, 8, 13, 9, 8, 13, 9, 14, 17, 3. Punkty zaklęć 1 mamy. Aha.
Nie wiem, daje nam opanowanie w każdym razie, jeden punkt. Tarcza migdałowa i okruch. Mamy tarczę migdałową, może byśmy ją założyli. Waga 4,5, waga 5. Tarcza dowódcy. A to będzie chyba nasze... No, to nie jest dla nas niestety tarcza. Musimy mieć tutaj pasek na poziomie zielonym. Czyli co, tutaj już tyle? Nic tu więcej nie ma? Aha, tracimy życie, dobra. Dobra, wróćmy się do tej piwnicy teraz. Tam jeszcze chyba było zejście na dół do tej piwnicy. Tam był chyba na pewno jeden pajączek. A jeszcze może powalczymy z nim. Proszę się szybko. Potwory się odrodziły. Kurde, Bela. Niedobrze. Niedobrze, wszystkie potwory się odrodziły i ten zapewne też. Shit. Jeden. Dobry gość jest. Dobra. Tutaj chyba nie ma nic, ale te trumny bardzo ładne. Trzeba przyznać. Chyba jest jakieś sekretne przejście. Coś mi się tak wydaje. Ludzka czaszka, przedmiot fabularny. Ho, to mamy kapliczkę i tutaj widzę pajączek, już się na nas czai. Aha, ja w ogóle tarczy nie mam założonej. Bronię się ręką. Tu jakieś mamy kombinacje. Kombinacje z run. Dobra. Trochę oberwałem, ale... Czekajcie, bo stanąłem na jednej runie. Ale tutaj jeszcze coś jest, zamknięte. Kurde, jak to otworzyć? A, chyba wiem, o co chodzi. Klucz do kufra w holu głównym. Klucz do kufra w holu głównym? Czekajcie, bo tutaj mamy de facto jakiś jeszcze sekret w postaci
Nie wiem, czy to się otwiera tutaj, czy... Aha, widzicie, dobra. Kurde, nie zdążyłem. Jest. No i pajączek. Matko. Najważniejsze, że żyjemy. I mamy tutaj jakiś okruch. Igły. Broń naręczna. Co to nam wypadło? Igły, broń naręczna. Dwa punkty obrażeń? Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. 6 miksturek leczniczych. Okruchy, to nas nie interesują. Runy, mamy 16. Dwie większe. Klucz do wieży, przedmiot fabularny. Klucz do katakumb. Krwawy krzemień. Zwykły krzemień używany do zapalenia pochodni lub latarń. Oby tylko plamy krwi nie przeszkadzały. Ludzka czaszka. I klucz do kufra w holu głównym. Przedmiot fabularny. Trzeba odszukać w takim razie ten kufer w holu głównym. Chyba wszyscy się de facto zrespawnowali. Trochę mi szkoda, chociaż mamy trochę punktów doświadczenia. Gdzie to się rozwijało? Dwa punkty, zawsze coś. Weźmy to szczęście. Będziemy mieli większą szansę na jakiś lepszy loot. Teraz wszystkie chyba... Nie, nawet nie ma tutaj tych pajączków. O dziwo. W holu głównym jest jakiś kufer, bo mam klucz. Zerwał nożnik, niestety. Tutaj kufer otworzyłem, ale w holu głównym. To jest hol główny? Nie, to sala inicjacji. A gdzie jest hol główny? Może tutaj. Północne skrzydło. Też nie tutaj. Dobra, hol główny. Trzeba szukać hol główny. Co jest? To jest piwnica, to nie jest hol główny. Nocne skrzydło.
Może to jest ten hol główny tutaj? Nie, to jest budynek bramy. Kurde, hol główny. Ja tutaj jeszcze generalnie pozwolę sobie poszukać tego holu na internecie. Nożnik nam się cały czas tutaj skaluje. Ajajajaj. Mur główny. Może tutaj jest hol główny. To też nie jest hol główny. Szukamy dalej. Mur główny. Nie kojarzę, żeby tutaj gdzieś była, kurde, jakaś skrzynia. Może tutaj gdzie jest ten pajączek, którego już tutaj de facto nie ma nawet. No dobra, wracamy się i de facto będziemy kończyć ten materiał. 37 minuta się zbliża. Troszkę pofrejmiliśmy, trochę zrobiłem doświadczenia, nie za wiele, ale zawsze coś. Plac sędziów. Nie wiem, czy mamy takie coś jak mapę. Główny, kurde. Nie kojarzę tej miejscówki. Okej, moi drodzy, w tym momencie kończymy materiał. Dzięki za wspólną grę. Trzymajcie się. Na razie.